Grzegorz, fantastyczny początek tego meczu 10-0. Później Radomianie was zagonili, ale opanowaliście sytuację na boisku. Jakiś trochę stresik na początku był? Nie, no właśnie dziś zaczęliśmy 10-0. Myślę, że takie trochę rozluźnienie weszło za wcześnie. Dobrze zaczęliśmy, właśnie tam dwie trójki, jakieś dwa celne rzuty spod kosza. A potem trochę ta koncentracja gdzieś tam spadła i jakby Radom nadrobił. Natomiast no myślę, że sytuacja jednak była opanowana i gdzieś tam przez cały mecz żeśmy kontrolowali przebieg spotkania. Przyjechaliście tutaj na ten turniej z myślą o zwycięstwie, o obronie tego tytułu sprzed roku, czy wciąż eksperymenty, różne próby przeróżnych zagrywek? Znaczy dalej kontynuujemy jakby okres przygotowawczy i każdy ten mecz ma jakby sprawić, że będziemy lepszą drużyną. Natomiast no, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby po prostu przyjechać ten turniej i wygrać. A jak oceniasz rywali? Zagrali tak samo, czy może lepiej niż w niedawnym naszym sparingu rozgrywanym w Warszawie? Ciężko powiedzieć. Jakby każda drużyna trenuje na różnych obciążeniach i tak naprawdę jednego dnia zawodnicy mogą być, że tak powiem, bardzo zmęczeni, a drugiego dnia złapać trochę świeżości i funkcjonować zupełnie inaczej. No uważam, że zagraliśmy, że mecz był nieco podobny, natomiast ograniczyliśmy już jakby rzuty za trzy drużyny przeciwnej, bo u nas faktycznie trafili bardzo dużo trójek. No i myślę, że po prostu już było prawie 20, trener też właśnie próbował trochę takich różnych eksperymentalnych piątek i gdzieś tam ten wynik zszedł do 7 bodajże punktów, ale tak jak mówię, no to wszystko jest jakby głównie pod myśl szkoleniową. Jesteście po 6 sparingu z zaplanowanych 10, możesz powiedzieć, że jesteście tak w połowie drogi do zbudowania optymalnej formy na sezon, czy już trochę bliżej tej najwyższej formy? Generalnie myślę, że jeszcze się docieramy wszyscy, bo jednak drużyna została przebudowana. Natomiast no, z tygodnia na tydzień wygląda to lepiej i myślę, że idziemy w dobrym kierunku i na sezon powinniśmy być gotowi. Znowu jutro zagracie z Astorią. Zaskoczył się trochę wynik tego pierwszego meczu turnieju. Wysoka porażka startu Lublin. To jest właśnie ten aspekt. No, każda drużyna jest jakby na innym etapie przygotowań. Astoria trenuje już ze sobą bodajże prawie 2 miesiące, natomiast Lublin chyba 3 tydzień, więc no są to drużyny na zupełnie innym jakby etapie przygotowań. No wynik był jaki był, natomiast no mówię, każdy gdzieś tam przyjeżdża po to, żeby się szkolić, żeby poprawiać swoje gdzieś tam błędy i no nie ma też co patrzeć na ten wynik. Tak, jutro zagramy za Astorią, chcemy wygrać ten mecz, ale mówię też, no główny cel jest taki, żeby stawać się po prostu lepszą drużyną. Justin, great game, great efficiency. Do you like to play in Radom? Yeah, I like it playing here. We had a good game. We still have things that we need to work on, but it's good to play again and play these friendly games. What can you say about today's game and about Astoria, our next opponent? Today's game, we started out really strong, but had some moments where we were not playing such good basketball and they came back, but I'm happy we got the win and we play Astoria tomorrow. We played them twice already, so they're a fast team. They shoot a lot of threes, so it's going to be a good test for us again. How can you describe our team? We're a smart team. We can shoot the ball really well, and I think we can play really hard. We just, you know, are still learning, still getting better, and we hope to just keep learning. And what can we expect from tomorrow game? Hopefully a win. We're going to fight hard, but you know, they're a fast-paced team. It's going to be a fast-paced game, so I know we're ready for it. We played them twice already, so we should see tomorrow. How can you rate our Lotto training camp? It's good. It's good so far. We're learning. We're getting better. The guys are amazing. We're you know, have a lot of great team chemistry. So that's what it's about, just getting better during this time. So when season starts, we can play good basketball.